Nie wierzę! Opel Meriva! Na Uberze! To jest fakt! To się dzieje naprawdę! Jeździ ktoś Merivą na Uberze! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Mega! Ale opcja! Gość tam nie wie, o co chodzi, a ja się tak ucieszyłem. Może mnie wpuści jeszcze przed siebie. Wpuści mnie? Dziękuję. Ale opcja! Mama jeszcze akurat dzwoni. Pozdrówmy mamę, ja odbieram. Czekaj. Mamo! Dzień dobry, właśnie porwałem pani córkę. Jestem kierowcą Ubera. Ma pani pół godziny na wykupienie córki. Ojej, a z kim ja rozmawiam? Jestem kierowcą Ubera, właśnie porwałem panią Katarzynę. Mamo, to ja! Jest wszystko w porządku! Kaśka, ja normalnie przez was wszystkich dostanę zawału. Oj, nie denerwuj się, żyję. Jestem cała, zdrowa. Nie, żartowałem. Ty w pracy miałaś być. Żartowałem. Jestem w pracy. Jesteśmy w pracy, jestem pracownikiem, współpracownikiem Kasi. Aha. To znaczy, z kim ja rozmawiam? A Robert, bardzo miło poznać. A, super, no ale to tak przez telefon, to tak byle jak, nie? No musimy się spotkać, proszę pani. Jak ma pani na imię? Ja, Wanda. Pani Wando, kiedy się widzimy? Ja jestem Robert. Ale ja do Kasi w innej sprawie dzwonię. To zróbmy tak. Kasia mi da do pani numer, my się umówimy na kawkę, a pani sobie teraz z Kasią porozmawia. Nie, ja myślę, że zaprosimy ciebie do domu. Super! Super, to widzimy się w domu. Dobra, mamo, kończę. Ale nie dzisiaj, bo dzisiaj to jest taki dzień trochę rozwalony, bo ja do drugiego wnuka mojego starszego jadę teraz. Ja teraz pracuję, wy pani na Uberze jeżdżę. No, mamusi, ja kończę, bo w metrze jestem. Pa! Kurwać. Nie, no po prostu zostaje zaproszony. Kto wie, może to przyszła teściowa? Od czegoś trzeba zacząć, nie? Znamy się kilka minut, a teraz... Siad! Już mi tutaj... Siad! Brawo! Siad! Zostań! Siad! Siedź! Zostań! Chodź na zdjęcie na Instagram! No co się wstydzisz? Chodź! Siad! O psie, który jeździł redajem. Siad. Jesteśmy w Uberze. Dobrze trafiłam. Tak. Dobra, w sensie... bo się wystraszyło. Dobra, zapiąć pasy czy nie? Safety first. Okej. Trzeba pasy zapinać. Będziemy szybko jechać. Chyba, no dobrze, że... to tak jak ja lubię. Mogę nawet ja poprowadzić. Tak. Od razu taka wyrywna pasażerka mi się trafi. Lubisz takie samochody? Tak. Ale unikam teraz. Dlaczego? Tu czemu wsiadłaś? No moja noga jest bardzo taka, że nie mogę przestać gazować. Ostatnio prawie miałam wypadek, więc... Poważnie? Tak. No to nie zamieniamy się. Dobrze, że powiedziałaś. O nie! Już chciałem paliłam się zamienić. To! Ale ja też mam ciężką nogę, tylko że w odpowiednich sytuacjach. Znaczy akurat nie była moja wina. Zawsze tak mówią. W więzieniu siedzą sami niewinni ludzie. Jadę do Łodzi dzisiaj. Jedziemy do Łodzi? No, nie! Razem ja nie. Ja nie mam tyle paliwa. Razem nie. Nie jestem tak bogaty. Żeby na paliwo do Łodzi nie mieć, z powrotem. Bo nie jestem z Warszawy. Skąd jesteś? Z Wielkopolski. Kalisz. Z Kalisza? Tak. Ale jest taki żarcik właśnie sytuacyjny odnośnie samochodu. Mhm. Powoli mijaj Kalisz. Zrozumiałeś? Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień to w sumie wszystko po trochu. Tak, handel. Czyli niczym, każdy tak mówi. Czyli handel, ale jeszcze dasz mi poprowadzić. Nie. No jak nie, nie no? Ma opcji. Nie ma opcji. Ja nie ufam. Nie ufam. Z tych oczu źle patrzę, jeśli chodzi o jazdę. Naprawdę? Mam takie same, niebieskie. Żartuję. Poważnie? Mhm. Najlepsze oczy, jakie mogą być. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Chciałbym mieć taką furę na pewno. No, naprawdę? Mhm. Kurczę, życzę ci tego w takim razie. A dziękuję bardzo. Super. Na razie fake taxi tylko, ale... U mnie, ale... Jesteś taki... Fake taxi boy? Tak. Dobrze, dobrze. Nagrywasz coś na tym pomarańczowym YouTubie? Nie. Pomyślcie nad tym. A jak już pomyślicie, to dajcie mi znać. Dobra. Może zrewanżujecie się i ja u was zamówię przejazd fake taxi. No. Tutaj też jest trochę fake taxi, tylko że na normalnym YouTubie. No. Czasami jest tak, że nie mogę znaleźć pasażera. I nie odbiera telefonu.
No ciężko się znaleźć, szczególnie w innym aucie. Być może on szuka w ogóle tego Opla Meriwy z aplikacji. O. A tak między wierszami powiem wam, że bardzo często jest tak, że nie mogę się znaleźć z pasażerem. No bo on nie wie, jakim autem będę, a ja jestem tym i nie wiem, jak ten pasażer wygląda. Czasami ludzie przewożą różne przedmioty. Psa ostatnio wiozłem. Kiedyś miałem taką sytuację, że jak podjechałem, to gość powiedział, że nie wejdzie. I to było 3 lata temu w Camaro ZL1. Był tak wkurzony na mnie, że nie wsiadł i jeszcze mnie zwyzywał. Pamiętam, że zgłosił to do aplikacji, miałem spore problemy. No, niektórzy nie lubią super aut. Non-electric cars, basically. All right, so you prefer non-electric cars? Yes, I prefer non-electric cars. Because, good for you. Yeah, because the electric car, like, you kind of don't hear the noise. Yes. You don't feel like there's a thing, like, I don't know if you... And the noise here is... Exactly, like... Co złego to nie my, co złego to nie my. To ty największy jesteś, to może do przodu. No czemu nie, ty? On musi z przodu. Dlaczego? Okay. No bo on lubi z przodu. Masz. A, ty jesteś boss tego gangu. Tak. Zbyt goszczy. I właśnie chciałem się spytać. Czy nie chciałbyś przyjechać nagrać materiału z RS4? Masz RS4? Jesteś bossem, dlatego masz takie auto. Zajebiście. Co się stało? Nagrywacie? Tak, powiem, że jak będziemy... A wy jesteście jak Chińczycy, że nagrywacie całe swoje życie. Coś nie. W stylu. Nie lepiej tak przeżywać na żywo? Można. Przez te, nie, z telefonu? Yo. Co robicie w Warszawie, z Bydgoszczy? A no... Studiujecie tu? Po kurtkę. Nie, kolega po kurtkę przyjechał. Przyjechaliśmy, bez kitu, po kurtkę, nie? Na niego. Szukasz czwartego do gangu? Jak wy macie tyle pieniędzy, żeby na kurtkę jechać do innego miasta, ja się piszę do waszego gangu. No dobra. Zapraszam. Tak? No. Przyjmuje mnie pan? Tak. Kurde. Ale uścisk ręki. Zapraszamy do Bydgoszczy. Ale nie, poważnie? Coś tam szefujesz? Nie. Tą ekipą? Tak, nie. Jesteś mózgiem operacji. On jest mózgiem operacji, ale też potrafię coś czasami załatwić, nie? A przypierdzielić, przyfasolić mocno umiesz, co? Jak trzeba. Jeszcze nie testowałem na nikim. Masz od tego ludzi. Ty za mną. No, ty jesteś większy, kurde, ty jesteś wielki kosz. Dobra, umawiamy się tak. No. Poproszę telefon. No dobra. Poproszę telefon. I teraz jedziemy szybko. Ale ja nie pokażę licznika. Nie, to możesz. Sięgam. Mieć. Ty możesz mieć. Oczywiście wam oddam telefon, żeby nie było. Jak się czujecie? 3 minuty bez telefonu. Super. Jest ciężko. Niby to mocno. Jest. Jak się odpycha. No tak, wgniata. No. Gniata strasznie. Gniata strasznie. Bagaja pakować, dobrze. Ja jechałem w M2 w bagażniku. Co? Jechałem w M2 w bagażniku. O, policja. O. Pokazał kciuka. Tak, chyba znają. No to takich to szanujemy. Co pan jest? Czy ty jesteś Mikołajem? Gdzie masz czapkę, święty Mikołaju? Zostawiłem w domu, ale tu jest moje 808 reniferów. O, święta do was przyszły w tym roku trochę wcześniej. No. Gdzie my wjechaliśmy? Masaż wmurowany w trakcie pracy. Kto by pomyślał, że ja będę jeździć taką furą podczas pracy. Dawaj, dawaj! Serio? Zaraz limit nam się skończy! Uwielbiam to. Dobra, nie, ja, teraz ja sam odpuszczam. Ja się przestraszyłem. Ty jesteś crazy! Wow! Ile jechaliśmy? Pomidor. Nie wiem, pomidor. Pomidor. Dobra, no, zajebiście. To mi się podobało. Masz szczęście, że trafiłaś bardzo dobrego kierowcę. Wiem. Ja to wiem, dlatego ja tu wsiadłam. Ale był moment zawahania, co? Bardziej nie mogłam się napatrzeć, jak to z zewnątrz wygląda. Jeszcze ty zacząłeś... Tak, no. Ojej. Nie mamy tego wstanąć. Dobra, poczekaj. Pełna profeska? Okej, poczekaj, ja jeszcze nie. Mam się zwracać do kogoś konkretnie? Nie, było spoko, po prostu. Kurwa. Jak było? Po prostu. Odpowiedz na pytanie, jak było. No to słuchajcie, było zajebiście. Super. No, tak mi się podoba ten samochód. Żeby moja Honda tak szła. Jeżeli to jest naprawdę twoje marzenie, to z całego serca życzę ci tego, żebyś kiedyś mógł mieć taki samochód. Spotkamy się, polatamy na dwa samochody, na dwa Challengery. Tak, to by było bardzo fajnie. Tego ci życzę. Umawiamy się, tak? Tak.
Dobrze, naprawdę? Tak. To jesteśmy umówieni. Super. Dobre. Ja kiedyś zaczynałem od transportera T4. Zwykły dostawczak, za 10 tysięcy kupiłem samochód. W tamtym momencie nie myślałem o tym, że uda mi się za 3 lata mieć takie auto. Wtedy na nic się nie zapowiadało. Naprawdę nic nie zapowiadało tego, że będę mógł sobie na coś takiego pozwolić. Ja Hellcata oglądałem godzinami na YouTubie w jakichś kompilacjach. Mieć taki samochód na własność nigdy bym nie pomyślał. I stało się, więc nic nie jest niemożliwe. Jestem tego największym przykładem. Tego Ci życzę. Dzięki wielkie. O matko bosko. Ja na przykład tą moją Hondę też kupiłem na własne narobione pieniądze i to jest mój pierwszy samochód, więc na razie od czegoś, wiadomo, trzeba zacząć. Super, oczywiście, że tak. Każdy zaczyna od czegoś. No właśnie, ja na razie zacząłem od tego Accorda i... A twoim marzeniem jest Challenger? Tak. Tego Ci życzę. Każdy od czegoś zaczynał. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby potem móc zrobić drugi. Dla mnie to jest wielki zaszczyt jechać z tobą. Naprawdę? Tutaj, tak. Vice versa. Ja w ogóle nie sądziłem. Ja nie sądziłem, właśnie fajnie, że robisz tak dużo, wielu osobom robisz, tak powiem, przyjemność, frajdy z tego, że zabierasz właśnie na przejażdżki, że tak robisz. No, jesteś mega osobą i... Ty też jesteś mega osobą. Jakie są wasze marzenia przedświąteczne? Moje już się spełniło, bo się przejechałem z tobą. Naprawdę? Tak. Twoje spełniłem, teraz czas na twoją żonę. Czy bardziej to jest moja przyjaciółka, bo ja... Przyjaciółka? Tak. Jesteście przyjaciółmi? Tak, przepraszam. Moja dziewczyna niestety jest, ma chorobę lokomocyjną, no i nie A może. Jest... Wziąłeś przyjaciółkę, dobry jesteś! Nie mam psów, nie? No nie wiem co mówić, trochę się stresuję, chociaż jestem takim typem człowieka, który się rzadko stresuje. A czym się stresujesz? No tak wiesz, no, jeszcze nie miałem do czynienia z takimi samochodami w ogóle. Śmiesznie, że mamy te same bluzy. No. Jakbyśmy byli na randce, no, to byśmy się pokłócili. Nie, no chyba nie. Nie, jesteśmy na randce, spokojnie. No właśnie. Dobra, to ja chyba wysiadam. Oglądam, no bez przesady. To bardzo miło, bardzo dobrze. Na bieżąco jesteś. No super, tak. Bardzo miło. Teraz oglądałem, jak nagrywałeś BM-ką, M5-ką, więc jak najbardziej. Tak, to ostatnio. No, to więc ostatnio. Jestem na bieżąco. Ogólnie jaram się mega takimi samochodami. Straż miejska. A ja z nim jestem już taki dogadany, że oni wiedzą, kto jedzie. Okej. Okay. Żartuję oczywiście, nie znam ich, ale... Wydaje mi się, że auto jest dość rozpoznawalne w Warszawie wśród służb miejskich czy policji. A. Czy jesteś mroczny gość? Troszeczkę. Tak? Znaczy... Ale jakieś rytuały jakaś? Nie! Lubię robić takie wrażenie. Okej. Okay. Czy jesteś miły w środku? Tak. Taki grzeczny chłopak? Słyszysz przecież. Ale pierwsze wrażenie musisz tak jak Pitbull robić. No powiedzmy. Można to tak porównać. O, tamten co próbuje. Bawią się. Oni podpuszczają zawsze. No się okaże potem, że policja i... Właśnie chciałem powiedzieć, że z reguły to są tajniaki. I potem, jak się zabawa kończy, to włączają światło. Zawsze tak mam, za każdym razem. Zepsują zabawę zawsze na końcu. Nie wyglądasz na groźnego, z oczu ci dobrze patrzy. No wiem. Dlatego przejazd masz za darmo oczywiście. O. Jestem najlepszy taksówkarz tutaj. Mówi się o mnie najlepszy Uber w Polsce. Czy najlepszy? Tego nie wiem, ale zawsze innym autem podjeżdżam. Po pierwsze za darmo, no to ciężko się kłócić, że nie najlepszy. Żaden taksówkarz nie przebija mojej ceny. Dokładnie. A po drugie, ciężko, żeby taksówkarz przyjechał tutaj Hellcatem, no nie ukrywajmy, prawda? To prawda, szczególnie, że nie jestem taksówkarzem, jak nie mów nikomu. Dobra. Niech to będzie między nami. No. Ja jeżdżę na lewo. No, o, kurde. Naprawdę. Nieładnie. Jakby co, nikomu nie mówię. Dobra. Nie mam licencji. Nie mam licencji. I wiesz, jak ciężko jest obejść przepisy, jeśli chodzi o te aplikacje? Żeby na Uberze czy na innych aplikacjach się zalogować i brać pasażerów? Nie sprawdzałem w sumie. Ja sprawdzałem, jest strasznie ciężko. Myślałem, że będzie mniej korków w sumie. Spieszysz się? Nie, luz. Jak coś, to śmigłowca ci zamówię. No. Podkreślmy tą muzykę, kurwa. Jak to słychać? Ja pierdolę, genialnie. Teraz mi ręce zaczęły chodzić. Poważnie. Ja ten samochód kocham. Nie dziwię się. Ja ten samochód kocham.
No i takie auto się nie sprzedaje, takie auto to po prostu się trzyma. Znaczy jakbym sprzedał, to chyba tylko Demona bym kupił. Demon to jest no. Taka największa limitowana wersja, 840 koni, a teraz wyszedł jeszcze mocniejszy. Ciężko jest na semislikach, czyli oponach torowych, no. Jeździć w zimę w taką pogodę. Ej, dobra, to już to akurat faktycznie jest. Te rękawice nie są przypadkowe, naprawdę jeden mały błąd i po nas by było. Jeszcze Speed Games to już w ogóle dobra reklama. Naprawdę szacunek, bo w tą pogodę tak jeździć to... Pracować trzeba, no. Uber sam się nie skończy. Pasażerowie sami się nie dowiozą do pracy, no. Spełniasz idealnie tą rolę. Naprawdę spełniasz się w tym zawodzie. Pasuje mi taka rola taksówkarza? Tak, dokładnie. Ale tylko jeszcze czapeczkę tylko trzeba ci jakąś dać, taką, żeby pasowała. No, berecik czy coś i będzie tak, wiesz. I kogut na dachu. Tak, no. Dobrze, że akurat pusto. O! Pierdolę. Teraz nie mamy trakcji. Ślisko, strasznie, śniegu napadało. Mam coś takiego, że jeżeli widzę super auto w Warszawie, no przeważnie jest pod hotel europejski, coś fajnego stoi, no to potrafię tak ustać i sobie zobaczyć, albo przykładowo bym przed chodnikiem i co siedzie fajnego, to potrafię ustać i po prostu wejść. No mam coś takiego, już mam wszczepione w DNA. Ja też oglądam też twoje filmy już jakiś czas, a nawet miałem chyba przyjemność pierwszy raz ciebie zobaczyć na żywo, jakby Positive Ways 2 lata temu w czerwcu w browarach warszawskich. O! Tak, co byłeś... ramem. Tak, stałeś się na ramię, tak? Takim czarnym, wielkim. Tak, i podbiłem do ciebie, pamiętam zawsze młodszych byłem fanów. Byłem kulturalny? Tak, bardzo kulturalny. O, po prostu stałem za młodszymi widzami i po prostu kazałeś młodym widzom, żeby po prostu stali od tego traka i zrobić sobie zdjęcia. Jako jedyny nie chciałem, po prostu byłem wysoki. A, no tak, bo pamiętam cię już. Tak? Tak, pamiętam. Jezu! Czym się zajmujesz na co dzień? Słuchaj, te bułki, co rano jesz, to dzięki mnie. Tak? Tak. Bułeczki. Prawdopodobnie tak. Na pewno jedna z tych bułek, którą jadłeś sobie w życiu, to kolega na pewno maczał w tym palce. Maczałeś palce w bułce? Dosłownie. Stary, ja od dzisiaj nigdy w życiu bułki nie zjem. Nigdy w życiu. Dobrze, że nie słyszałeś innych historii. Dobrze, że czegoś innego nie maczałeś. Tak. Nie maczałeś. Selfiaczek. Pozdrawiamy! Jeszcze raz. Masz dozgodny szacunek, to jest raz, a dwa mega przeżycie. Do końca życia to zapamiętam. Naprawdę ci się podobało? Widzisz po mnie. Dwóch słów to najważniejsze. Dobra. Bardzo dziękuję. Robert, życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrówka i szczęścia w życiu i powodzenia, tak? Nie. Zapamiętam ten przejazd na długo. O. Bardzo ci dziękuję. Trzymaj się i do zobaczenia miłego może dnia. Next time. Tak, trzymaj się. Miłego dnia, cześć. Okej. Okay. 3, 2, 1. Jak to jest z kluczykami? Bo ja kojarzę, tylko nie pamiętam, czy to było w Challengerach tak naprawdę. Ten samochód ma dwa kluczyki. Dlatego ja wywaliłem ten słabszy i jeżdżę tylko na czerwony. Bo jeden jest na 300, drugi jest na całą moc, tak? Tak, 808. Jakbyś znalazł ten kluczyk, to nawet mnie to nie ruszy, ponieważ tym autem przy 300 koniach, no będziesz jakoś jechał, ale to będzie jazda taka, że szybciej cię złapie na piechotę. Tutaj byśmy powyżej 200 nie złapali trakcji na mokrym. Ty mówisz? Tak, poważnie. Na mokrym. Nie to, żebym testował, ale... No tak, tak. Powiem ci tak, możesz mi zaufać. Dobra. Nie pytaj skąd wiem. Dobra. Też pamiętam, dla mnie szokiem, jak właśnie byłem w Kalifornii, że policja jeździła chargerami, nie? No my mamy co jakieś? Toyota Corolla i Signia? Signie mają jakieś tam bety, ta grupa Speed ma coś tam mocnego, nie? Nie pytaj skąd wiem, ale ten samochód czeka w 7 sekund. Takiemu policyjnemu wozowi. Ale widzę, że przygotowane rękawiczki. Zimno mi tak, ubrałem się, bo okay. Zimno po prostu. Przymierz sobie. Z zawodów? Jak się nie brzydzisz, to śmiało załóż. Przyłóż sobie tutaj, do kierownicy. Teraz prowadzisz, teraz to ja tobie płacę za przejazd, a nie ty mi. Okej. Okay. No jest. Jest, czuję się. Ten dźwięk tego to... Nic nie słyszysz, jeszcze raz. Dźwięk tego wycia, nie mówię o wydechu, tylko to jest kompresor, tak? Tak, tak, nie zepsuł się. Spokojnie, dojedziemy na miejsce. Właśnie tak troszeczkę. Czym się zajmujesz na co dzień? Ja się zerwałem z lekcji teraz. Pozdrawiam moją panią wychowawczynię, panią Małgosię. Bardzo przepraszam, wiem, nie powinienem. Zróbmy tak, żebyś nie miał przypału, jeżeli pani to ogląda... Ja puszczę na lekcji. Nauczycielka, zapraszam na przejażdżkę panią. O. Jak pani ma na imię? Pani Małgorzata. Pani Małgorzato, be my guest. Przewiozę panią tak, że nawet pani nie będzie zła na tego gościa. O. Jestem tak zajerany tą amerykańską, tylko Charger mi się bardziej podoba. Okej. Okay. Charger, wiesz... Ja stoję jednak na odwrót mam. Ten Challenger tak... Ale i tak jest zajebisty. Ile ty masz tu koni? Bo ja tu 808. 808. Kurde, no to jestem ciekawy. No nie jechałem. Jechałem Chargerem, tylko że z V6, no to wiesz. Nie, to zupełnie no to jest. To nie ma porównania w ogóle. Ten sam brzmi nawet.
No nie, no jestem typowy, jest. Słuchaj, bo my mamy takie pytanie. Tak? Ten Dodge, co był w loterii do wygrania u ciebie, tak. To była wersja 5.7 Hemi, tak? Dokładnie. Ile miała koni? 385, 400. Tak mało? Kurczę. A ten Hellcat Red Eye? 400 koni. Ten? No. Ten zamówno 808. 808? Adrian, ile masz w Passacie? O, pani ucieka. 130. Nie, pani nie ucieka. 130 koni? Tak. I ty mówisz, że 400 to mało? 300. Bo mówię, że 300, tak? Ja powiedziałem 400. 3 zł za godzinę to za dnia, a w nocy też? Na kilometr. Myślałem, że za godzinę. Kurde, to drogi pan jest. 10 km za 4 dyszki. Proszę pana, my tutaj za darmo lecimy. A, ja na Uberze właśnie nie biorę nic za te przejazdy. Widziałem. Widział pan? To już się zdradziłem. Głupi właśnie jestem, bo ja nigdy nie dostaję kasy za to. Zawsze za darmo, jak jakiś baran jeżdżę. Pan taksówkarz bardzo miły. Czasami zdarzają się bardzo mili taksówkarze. Ja mam generalnie bardzo dobre zdanie o swoich kolegach z branży. Okej. Okay. To nie na takiej zasadzie, że nie lubią cię na przykład, bo ty wozisz za darmo, oni... Pan mnie lubi. Powiedział, że kojarzy. No powiedział, nie czyli wiem, ogląda. Co? Może na jednym słupie staliśmy kiedyś. Aha, w ten sposób. Ja nie wiem. Policja też cię pewnie bardzo lubi. Znany jesteś wśród policjantów na pewno. Pewnie na komisariatach wiszą moje zdjęcia takie. Uwaga na jak niego. Widzicie ten samochód, to ścigajcie go. Tak, bo tak. Nie, żartuję oczywiście. Nie mam konfliktów z policją. Ja to czuję.